Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, ponieważ będziemy chcieli kontynuować te odcinki z aktualizacji halloweenowej, czyli po prostu z tego lochu. W dzisiejszym odcinku, no tak naprawdę dzisiaj pół dnia, jak nie lepiej, robiłem sobie cały czas ten loszek, cały czas go powtarzałem, no i tak naprawdę ogarnąłem parę taktyk i tak dalej, też kilka osób, że tak powiem, mi powiedziało, co najlepiej robić, czego nie robić. No i po prostu wspólnie doszliśmy do jakichś tam wniosków, które dzisiaj będę chciał w filmie opowiedzieć. Oprócz tego zrobimy sobie tutaj właśnie tego ranika zaraz. No ale jak sami widzicie, zdobyliśmy dzisiaj, tak naprawdę brakuje nam tylko 4 itemów na tym wojowniku. Nie liczę tutaj broni maga i broni zwiadowcy, ponieważ to jakby mnie nie interesuje. No i raczej nie chcę tego zdobywać, chyba że przypadkiem zdobędę, no to okej. O nie, widzicie nowy awatar, ale film o nowym awatarze jeszcze będzie, bo tam takie, można powiedzieć, zaplanowałem taką pewną rzecz, więc po prostu czekajcie na ten film. Prawdopodobnie on się pojawi w przyszłym tygodniu, no bo jednak to wszystko się nałożyło na siebie, więc ten film z nowym awatarem właśnie raczej, tak myślę, że w poniedziałek, i tam właśnie fajnie było, żebyście zajrzeli, bo taką, myślę, że ciekawą inicjatywę wymyśliłem, no ale nieistotne. Dobra, w każdym bądź razie, tak jak mówię, zdobyliśmy dzisiaj mieczyk, czyli broń po prostu wojownika, zdobyliśmy tarczę, no i tutaj klatę, ten pierścionek, talizman, no i rękawice. Brakuje nam jeszcze hełmu, paska, wisiorka, no i butów. I tak naprawdę zrobiłem dzisiaj 8 ranów, tak zwanych, czyli po prostu 8 podejść do tego. 8 razy wygrałem, powiedzmy. No i tak naprawdę 6 pierwszych ranów zakończyło się powodzeniem, w tym sensie, że dostaliśmy nowy itemek, więc tak naprawdę no 6 pierwszych ranów było dosyć udane. Dostałem między innymi tarczę już w 3 ranie, a tarczę tak naprawdę chciałem najbardziej na tym wojowniku, więc to mi pasowało. No i jeszcze dostaliśmy tutaj mieczyk w 4 ranie, więc jakby no, powiedzmy, tarczy jeszcze nie mam wymienionej, bo muszę tutaj czekać na kowala, żeby móc sobie rozmontować tą starą. W każdym bądź razie no jako tako to będzie do siebie pasować. No ale chyba wojownik to jest jedyna postać, na której będę faktycznie chciał zgromadzić wszystkie te itemki. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy, jak to tutaj po prostu wyjdzie. Co więcej, tak naprawdę, no chyba wejdziemy sobie do tego rana. Tak jak mówię, 6 pierwszych prób, 6 różnych itemków, później 7 i 8 próba, niestety po raz kolejny rękawice, więc to jest ogromny minus, no że te itemki mogą się powtarzać, więc to nie jest tak, że po prostu robicie sobie 10 ranów, ewentualnie 12, jeżeli chcecie te bronie dla innych klas i to jest koniec, tylko po prostu no jak zostaną wam 1-2 itemki do znalezienia, no to jest to naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężkie do zrobienia. Anulujemy sobie wartę, miałem tu ustawioną na godzinę, bo miałem wcześniej zaczynać ten odcinek, ale nieistotne. No i dobra, mamy tutaj legendarny loch i tak naprawdę jesteśmy już na 35. komnacie, bo jak wiemy, jak zakończymy z powodzeniem, nazwijmy to właśnie tutaj ten loszek, no to możemy sobie za darmo tak jakby zacząć od nowa. No i generalnie o co chodzi w tym lochu, jak najlepiej go robić? Moim zdaniem najlepiej zrobić coś takiego, że do około 130 mniej więcej poziomu, może 120, wydaje mi się, że najlepiej jest brać sobie walki z potworami, nie używać w ogóle kluczy. To jest tak naprawdę najważniejsze, żeby nie używać w ogóle kluczy, tylko brać sobie walki z potworami i po prostu te klucze sobie farmić. Dlaczego? No dlatego, że od setnego poziomu, właśnie tutaj w tym lewym dolnym rogu, od setnego poziomu najwięcej zabierają nam właśnie potworki HP, więc po prostu no najważniejsze jest to, żeby sobie, no teraz możemy pozwolić sobie na walkę z tymi potworami i właśnie farmienie tych kluczy, no bo one, jak sami widzicie, nie biją jeszcze wcale tak dużo. Później zaczynają bić dużo, więc dobrze jest po prostu zacząć sobie te klucze używać. Tak około 50 kluczy na 130 poziomie wydaje mi się, że w miarę wystarczy, żeby właśnie jakoś tako, jako tako do końca sobie przejść. Od razu zaznaczam, że nie ma tutaj, to jest taka myślę najsensowniejsza opcja i najwięcej osób tak robi. Od razu zaznaczam, że nie ma tutaj jakiejś nie wiadomo jak wybitnej taktyki, dzięki której zamiast na przykład, nie wiem, wydać 400 grzybów, będziemy mogli wydać 150 czy 100. No niestety tak to nie działa. Niestety raczej nie uda się nikomu tego opracować, no bo po prostu jest to tak zrobione, żeby tych grzybów jednak troszkę poszło, nie? Można sobie w tym pomóc właśnie w ten sposób, żeby te klucze, jak widzicie, zbierać. No i... Sorki, już tutaj głos tracę, już na początku odcinka już głosu nie mam. W każdym razie, no żeby te klucze tutaj zbierać przez cały odcinek, przez cały run, no i później sobie tych kluczy zacząć używać. Zresztą to zobaczycie później. Co jeszcze tutaj ciekawego, jeżeli chodzi o ten loch, się tak naprawdę dowiedziałem. Napisaliście mi, że ten leżący szkielet, którego przez przypadek kliknęliśmy, to on się obudził i nas zaatakował, no to jest szansa, że on może dać nam itemek, może dać nam golda, albo właśnie może się obudzić. Ja osobiście
osobiście go w ogóle nie tykam, według mnie nie ma sensu, no ale jeżeli ktoś tam chce go oddać i tak dalej. Właśnie, tutaj też pytanie do Was, bo pytałem kilku osób, ale nikomu się nie zdarzyło, żeby ten leżący szkielet, jest trochę też znowu późno, więc no niestety ostatnio tak muszę później te odcinki nagrywać, także chyba rozumiecie. Czy ten leżący szkielet dał Wam kiedyś epicki item? Mi na przykład nie dał, nikomu z osób, które z nami tam robiły parę podejść też nie, więc jeżeli jest szansa na epicki item z tego szkieleta, no to myślę, że warto go jednak mimo wszystko klikać. Natomiast jeżeli nie ma tej szansy, no to mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej go po prostu omijać, no bo nie ma sensu, no bo jest szansa, że po prostu możemy stracić HP. Zresztą to samo się tyczy beczek, bo jeżeli chodzi o beczki, no to też mamy szansę, że możemy to HP stracić. Dostaliśmy jakieś rękawice, ulepszona jakość 4, no w ogóle dzięki temu, że robiłem dzisiaj tyle tych podejść, to nie dość, że golda dużo, dosyć dużo nafarmiłem, to jeszcze się praktycznie cały przebrałem. Brakuje mi tutaj 1% na broni do maksa, niestety już chyba z 3 razy dostałem broń na 59%, także no niefortunnie. No i jeszcze brakuje nam, czego nam brakuje? Aha, łącznej odporności. Jak widzicie, mam 72%, bo niestety mam tutaj 25, natomiast tu mi brakuje 2%, no i tu mi brakuje w pierścionku 1%, no ale to są takie, myślę, że detale, które tam jakoś, powiedzmy, z czasem sobie nadrobimy. Dobra, wiecie co, ja wejdę do kibla, no już dzisiaj mam aurę, ale muszę niestety to podmieniać, bo jak widzicie, mam mało miejsca w ekwipunku. No i jak najbardziej te rękawice sobie podmienimy, dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, cyk. Więc tak jak mówię, no robiłem 8 ranów, tu od razu zaczarujemy za pamięci, z czego było 6 nowych itemków, no i 2 razy powtórzyły się rękawice. Także tak to po prostu wygląda. Tak jak mówię, no zaczęliśmy troszeczkę, można powiedzieć, że ćwiartkę już mieliśmy za sobą tego lochu, ale to nawet lepiej, odcinek będzie krótszy, bo ten loch wydaje mi się swoją drogą, że jest w ogóle za długi. Wydaje mi się, że powinno być 100 pomieszczeń, ale że wszystko powinno być pomnożone tak jakby razy 2, czyli po prostu 2 razy więcej obrażeń dostajemy, ale też na przykład, nie wiem, po prostu 2 razy więcej golda i tak dalej, i tak dalej, a bossy są co 25 pomieszczeń. Wydaje mi się, że o wiele szybciej by to szło, no i po prostu byłoby to lepsze. Teraz wiem, że na przykład, że mnie nie zabije, więc jeszcze sobie tutaj go zaatakuję, natomiast tutaj na nas czyha ktoś, więc nie ma sensu, natomiast tutaj spróbujemy sobie uciec. No jak wiemy, że nas zabije przeciwnik, no to jednak lepiej spróbować ucieczki, no i akurat w tym wypadku nam się udało. Na ucieczkę jest 50% szans, to już chyba mówiłem. Tutaj znak zapytania, czy to? Wydaje mi się, że możemy spróbować to, zobaczymy co to jest. No i właśnie, jeżeli wejdziemy w te złote drzwi, no to opcje są 3. Po pierwsze, może nam się pojawić właśnie taki przeciwnik z lampą, to już chyba wczoraj nam się pojawiło. I przez to, że no po prostu dlatego się tak świeciły drzwi, nie? I to jest normalna walka z nim, możemy go ominąć albo spróbować uciec, albo po prostu z nim walczyć. Natomiast może nam się też pojawić wpadnięcie do takiej dziury, która zabiera nam około 90% HP, ale też przeskakujemy tam o jakieś 20 pięter mniej więcej. Możemy mieć taką skalną ścianę jakby, która daje nam, możemy na nią kliknąć i dostaniemy za to kamień, który pojawi nam się w ekwipunku i możemy go użyć. Pokazuje nam, że dostajemy 60 tysięcy, ale dostajemy więcej. No ja na przykład na tym wojowniku dostałem 6 milionów. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że mam 20 twierdzę, czy od czego to jest zależne, no ale w każdym bądź razie dostałem właśnie 6 milionów. No i jeszcze kolejna opcja to jest wejście do lawy, czyli po prostu przejście przez taką lawę, które nam zabiera tam około 10% HP, wydaje mi się, że tak mniej więcej. Dobra, spróbujemy uciec, no udało się, więc spoko. No i co więcej tak naprawdę, i chyba tyle, jeżeli chodzi o świecące drzwi, to bo wydaje mi się, że takie mamy opcje tak naprawdę tylko i wyłącznie. Znowu nam się udało uciec, jakoś tu lecimy na tych, nazwijmy to, oparach. Kolejnego mamy przeciwnika, no nie chcemy tych kluczy używać, więc dlatego ja tutaj próbuję jak najdalej do. No teraz już zginęliśmy, dobra, klikamy dalej, no i okej, i mamy znak zapytania albo drzwi. Oczywiście cały czas bierzemy te znaki zapytania, drzwi na razie w ogóle nie używamy, no bo te klucze cały czas sobie farmimy. Tak jak wspomniałem, na około 120-130 poziomie zaczniemy ich używać. Co mogę więcej tutaj Wam jeszcze powiedzieć? No standardowo złote skrzynki dają nam epickie itemy, to jest jakby 100% szans na to. Zwykłe skrzynki dają golda albo zwykłe itemy, ale może też się trafić, tu nas czeka pułapka, więc prawdę mówiąc może sobie kluczyka użyję, niech będzie. Prawdę mówiąc,
Tak jak mówię, no tutaj znowu pułapka, jeszcze potwór, to tym bardziej użyję tego klucza, niech będzie. Możemy trafić właśnie tutaj znowu pułapka i potwór. Tutaj mamy różne rodzaje pułapek, jak widzicie, jak oprócz takich drzwi z potworem, czyli z tymi oczami potwora, mamy jeszcze coś, jakiś dodatek, to na samym wejściu zabierze nam troszkę HP i jeszcze będziemy musieli walczyć z potworem, więc takie wydaje mi się, że chyba lepiej mimo wszystko omijać za kluczyk. Tutaj jest właśnie ten szkielet, o którym mówiłem, możemy na niego kliknąć, no i teraz nas przestraszył i niestety musimy z nim walczyć. Normalnie jest jeszcze opcja, że on się rozpadnie i wypadnie z niego albo gold, albo itemek. To jakby... No akurat nam się udało minąć, więc spoko. To jakby tam wedle uznania, czy chcecie to robić, czy nie. Ze skrzynki wypadają itemki albo gold. Raczej nie ma opcji, żeby ze skrzynki tej drewnianej wypadło, żeby zadała nam obrażenia. Obrażenia zadają tylko i wyłącznie beczki, z których też może wypaść właśnie gold, albo mogą zadać obrażenia. Itemy chyba też z nich mogą wypaść. W sumie nawet teraz nie kojarzę, ale wydaje mi się, że jest taka opcja. Dobra, lecimy do potwora. Co więcej, bo coś tam chyba zacząłem mówić, no i zapomniałem. Chyba teraz nie wrócę do tego wątku, dobra, nieistotne. W każdym bądź razie, no, lecimy sobie dalej. Znaki zapytania, no to tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest. Może być nic, może być potwór, może być cokolwiek innego. Aha, do tych skrzynek chyba. Tak jak mówiłem, ze zwykłej skrzynki też zdarzyło mi się bodajże raz albo dwa na tyle ranów, więc no dosyć rzadko, ale zdarzyło mi się, że wyleci epicki item, także jakby widzicie, że też jest to możliwe. Dobra, wchodzimy do bossa. No tych kluczyków mamy 20, wydaje mi się, że nie jest to wybitna liczba, zazwyczaj miałem ich więcej na tym etapie, ale no bo w sumie tu co chwilę musimy używać, żeby skipować. Dobra, wiecie co, dla was, no nie, znowu, dla was będę tego szkieleta sobie tutaj ruszał. Normalnie jak gram, to go nie ruszam, ale żeby pokazać, że jakby no znowu naprawdę, ale mamy nie farta. W sumie to on chyba mi daje klucz i tak, więc w sumie to można by z nim walczyć, ale dobra, no nieistotne. Zawalczymy sobie z tym. No i tak jak mówię, no nie ma genialnej rady, żeby przechodzić to, ten loch. Zawsze trzeba zrobić te, wydaje mi się, że minimum 6-7 prób, żeby właśnie dojść do końca i zdobyć ten legendarny itemek. Czyli no to nam daje, wiadomo, łatwo policzyć 6 razy 5, 300-350 grzybów, nieraz zabierze 400, tak więc no to jest naprawdę loteria, jeżeli o to chodzi, więc no raczej nikt nie wymyśli, tak jak mówię, jakiejś tam wybitnej taktyki, dzięki której nie będziemy musieli praktycznie wcale grzybków sobie tutaj marnować. No tu widzieć to takie wiaderko, no to też nam zada obrażenia przy wejściu, więc lecimy sobie tutaj, używamy kluczyka, no i mamy złotą skrzynkę. Ze złotej skrzynki na pewno będzie epic. I co my tutaj mamy? Punkty życia plus 12. Tutaj daje nam plus 1, ale wiecie co, możemy to sobie wrzucić do kibla, dało nam inteligencję i chyba to jest bardzo dobra, dokładnie, bo tak właśnie pamiętam, że trinket na magu, no to ja miałem strasznie słabiutki. Mamy łączną odporność, ale ona mi na razie nie jest potrzebna, także nie zamieniamy, tylko po prostu podmieniamy gemik, no i sobie wracamy tutaj. Z jednym mobkiem jeszcze możemy walczyć, bo on nam zada około, no właśnie, tak jak miałem mówić, że około 7 milionów, no ale teraz już będziemy musieli próbować uciekać. No i niestety się nie udało, 79 komnata. Po raz kolejny musieliśmy użyć grzyby, który to raz, chyba drugi na tym odcinku, no i wiadomo, że zaczynaliśmy od tam 30 którejś, no bo mieliśmy tą darmową próbę na początku, którą ja już wcześniej sobie przeskipowałem. Jeżeli chodzi o to wejście do tej, wpadnięcie do tej dziury, które nam zabiera 90% HP, ale też... Dobra, no spróbujmy, naprawdę znowu, dobra, spróbujemy dostać od niego klucz. To jest, wydaje mi się, że nieopłacalne na początku, daje klucz, więc spoko. Wydaje mi się, że to jest nieopłacalne na początku, raczej to jest opłacalne bardziej na takich pokojach 100+, może nawet tam 120+, z tym, że po prostu ja na przykład nigdy nie trafiłem tego w późniejszej fazie tego lochu, tylko zazwyczaj na początku, więc no tak to wyglądało. Co was jeszcze tutaj może interesować? No wracam już chyba do tego trzeci raz, ale tak jak mówię, no aha, właśnie, dlaczego też, jeżeli nawet mamy perfekcyjny run, to i tak musimy te, powiedzmy, minimum 6 prób, jeżeli ktoś zrobił 5, to możecie napisać, możliwe, że ktoś zrobił 5, to jest, wydaje mi się, że chyba takie minimum, że 5 razy po prostu kupił za grzyby sobie kolejne wejście, no i wydaje mi się, że... Jest to tak zrobione, że jeżeli idzie nam za dobrze, takie mam odczucie, gdzie ja już robię tak naprawdę 10 run, jeden zrobiłem na druidzie wczoraj w nocy, co już widzieliście na kanale, dzisiaj zrobiłem 8, no i teraz robię 9 na tym wojowniku. W pewnym momencie, przeważnie tak gdzieś około ulicy 150 piętra, gdy już zaczynamy używać tych kluczy, które sobie odłożyliśmy, powiedzmy, w pewnym momencie nagle zaczyna nam, w ogóle nie mamy drzwi z kluczami, tylko mamy cały czas drzwi ze znakami zapytania i po lewej stronie, i po prawej, i oprócz tego
tego musimy też, zawsze mamy, których drzwi nie wybierzemy, to mamy przeciwnika, z którym musimy walczyć, no i bardzo często też, gdy chcemy uciec, no bo wiadomo, mamy te klucze i tak dalej, więc wypadałoby po prostu uciec, bardzo często po prostu dostajemy obrażenia od niego, tak jakby no jednak była na to większa szansa aniżeli te 50%. Nie wiem, czy to prawda, ale mam po prostu takie wrażenie, że jeżeli idzie nam za dobrze, no to gra nam jednak delikatnie pomaga, żeby tą kolejną próbę sobie wykupić. No nie, no to jest żart, chyba żadnego kościoła, dlatego właśnie ich nie klikam, no bo to nie ma najmniejszego sensu, bo po prostu tyle, ile tutaj zdrowia straciliśmy na nich zamiast jakiegoś golda, no to szkoda gadać. Dobra, pokonamy jeszcze tą, jeszcze możemy chyba wydaje mi się, dwóch przeciwników pokonać i dopiero będziemy musieli omijać, zobaczymy, ile ten nam zabierze. 7 milionów, no to nie, no to teraz już musimy zacząć uciekać, więc dobra, spróbujmy sobie na tym, no i niestety kolejne odrodzenie, bodajże już trzecie, jeżeli się coś tam pomyliłem, to możecie mi napisać w komentarzach. Ze skrzynki, no tak jak mówię, golcik albo itemki, co jeszcze tutaj poruszyć takiego ciekawego dla was? No wydaje mi się, że nic, wydaje mi się, że taktyka, jeżeli chodzi o takie zostawianie kluczy, jest najlepsza. Jeżeli jesteście graczami free to play, robicie to sumiennie, powiedzmy, i tak jakby nie olewacie tego codziennie, będziecie robić i po jednym podejściu, to raczej jeden legendarny item dostaniecie. Podejrzewam, że tam maksymalnie przy 9, no może 10 dniu, chociaż raczej obstawiałbym tak 7-8, wiadomo, że to się jeszcze musi przyfarcić, no ale właśnie raczej jako gracze free to play jeden, chociaż ten itemek legendarny sobie dostaniecie po prostu, tak? No i tak, i chyba tyle tak naprawdę, chyba tyle, jeżeli chodzi o takie, jak to działa. No tak jak mówię, duża jest tutaj losowość, no i jednak gry nie oszukamy, musimy te swoje grzyby, musimy na to wydać niestety, więc no tak to po prostu wygląda. Także okej, lecimy sobie po prostu dalej, zaraz tutaj mamy setkę, mamy bossa. Z tego co zauważyłem, co 50, czyli po pokonaniu każdego bossa, ci przeciwnicy zabierają nam więcej zdrowia, więc no tak to po prostu wygląda. Tak jak mówię, no są te pokoje ze znakami zapytania, to nie wiadomo co tam jest, raczej jeżeli mamy, może teraz? Dobra, udało się i golda, więc spoko. Raczej jeżeli mamy znak zapytania o potworka, to lepiej wybrać znak zapytania, no bo jednak może być tak, że uda nam się ominąć pomieszczenie, nie walcząc z nikim i tak dalej. Możemy mieć też skrzynkę, dokładnie tak jak w tym przypadku, więc no różnie to po prostu bywa. Teraz mamy dwa znaki zapytania, mamy przeciwnika, no i zaraz będziemy walczyć z bossem. Tak jak mówię, z bossem walczymy na poziomie 50, 100, no i 150, no i ostatni na 200, no to jest po prostu boss, z którym walczymy o legendarny itemek. Na bossa tak naprawdę no warto mieć trochę HP, powiedzmy. Wiele razy miałem tak, że na samym bossie już ostatnim się wywalałem, także no nie fortunnie. Zobaczmy, co nam tutaj za itemek poleciał. Odporność na błyskawice 70. Aha, czyli ja to już mam. Kurde, no to akurat niefortunna sprawa. Zobaczmy, jak tutaj wojownik plus 1. Dobra, no to leci do kibla. No niestety muszę. Aha, poleciało do kibla i nam nie zmieniło w ogóle statystyk. Dobra, no to niestety ja już u kowala nie mam miejsca, tak więc niestety muszę to sprzedać. I tak już dzisiaj bardzo dużo itemków sprzedałem, w sensie epickich. No niestety, no tak to wygląda, no mam dużo itemków właśnie do wiedźmy tutaj 10-milionowych, tak więc no muszę sprzedawać te epiki, nie? Bo jednak szkoda mi golda. Tutaj jak widzicie też mamy takie, wszystko co jest przy drzwiach, właśnie te jakieś dodatki nazwijmy to, wszystko to nam zabiera HP od razu przy wejściu, więc raczej radziłbym tego po prostu unikać. Dobra, lecimy dalej, no raczej gra nie jest jakaś wybitnie skomplikowana, tak więc po prostu no jakiś tutaj, tak jak już powtarzam chyba czwarty raz, fenomenalnych taktyk nie ma, tylko po prostu no ewentualnie to właśnie te klucze, które możemy sobie odkładać i dopiero zacząć ich używać na późniejszym etapie. Okej, padliśmy, nie wiem który to już raz, chyba czwarty się odradzamy, tak więc spoko, no już 200 grzybków poszło. No i okej, co my tutaj mamy? Dobra, no idziemy standardowo do znaku zapytania, no i dalej się bijemy, no mówię, jesteśmy na 105 poziomie, więc tak na około, powiedzmy, tutaj to sobie użyjemy klucza, no około 120, tych kluczy nie mamy za wiele, więc może nawet na około 130 zaczniemy ich używać. Tutaj znaczek zapytania jak najbardziej, tutaj z nim się pobijemy. No wiele osób też mnie pyta, dlaczego w ogóle nie mają tej gry i tak dalej. Gra jest dostępna od poziomu 50, należy zaktualizować tam, jeżeli gracie na aplikacji telefon, na telefonie po prostu, czy tam na Steamie, czy nawet na przeglądarce, to najlepiej wyczyścić w przeglądarce tam pamięć podręczną i odświeżyć grę,
żeby ta aktualizacja wam się wczytała, albo jeżeli jesteście na przykład, tak jak mówię, na Steamie albo na telefonie, no to zaktualizować przede wszystkim. Oprócz tego, gdy robimy ten loch, to nie możemy mieć warty, ani nie możemy robić misji, więc to jest też taki, taki wyjątek, powiedzmy. No i jeszcze trzecia sprawa to właśnie ten wymóg 50 levela. Należy mieć 50 level, aby po prostu sobie do tego lochu wejść. Jest on, jak wyjdziecie do miasta, zresztą możemy to zrobić, no to tutaj w prawym dolnym rogu. Dobra, wchodzimy tu, no i próbujemy. O, i mamy dziurę, zobaczcie, i wskoczyliśmy nie wiem o ile, ale około chyba 20 pięter mniej więcej, coś koło tego, czy tam 15. Tak więc to wydaje mi się, że akurat jest worth. To wydaje mi się, że jest ok, jak najbardziej. Co prawda, no kluczy troszkę przez to straciliśmy, no ale nieistotne. Dobra, no tutaj wybieramy znak zapytania, przechodzimy sobie dalej, znowu znak zapytania. Czy on nas zabije na hita? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Dokładnie, no zostało nam 500 tysięcy HP, więc jak najbardziej spoko. Także teraz już musimy zacząć uciekać. Okej, udało nam się uciec, znak zapytania, cyk, znak zapytania. Z tego co wiem, z takiego jednego rana możemy nawet ukrać około 10 epickich itemów, więc to jest naprawdę spoko. Ja się we wczorajszym odcinku wahałem, czy lepiej robić te podejścia, czy po prostu lepiej sobie tutaj piąte odrodzenie, bodajże. Lepiej, dobra, już chyba zaczynamy używać tych kluczy po prostu. Czy lepiej sobie tutaj po prostu robić te rany i dzięki temu się przebierać. No i wydaje mi się, że lepiej jednak mimo wszystko te rany robić, no bo nie dość, że te itemki są za darmo, no to jeszcze dostajemy dosyć duże ilości golda, no a przy okazji, tak jak mówię, się też przebierzemy, więc to jest jak najbardziej na plus. No i okej, no zaczynamy używać tych kluczy, które zbieraliśmy przez te wszystkie piętra. Nie mamy ich za wiele, tak naprawdę, przeważnie około 40 albo 50 na tym etapie mam. Teraz miałem tylko 30, więc powiedzmy, że nam się nie przyfarciło, no ale dobra, to myślę, że jest nieistotne. Najwyżej tam pod koniec jeszcze sobie, pod koniec jeszcze raz najwyżej będziemy się musieli odrodzić i będzie to szósty raz, więc no po prostu tak to będzie wyglądać. Dobra, tutaj te beczki możemy otwierać, jak ja raszuję, to przeważnie ich nie otwieram, ale niech będzie, że na odcinku sobie otworzymy. Lecimy w prawo, no jak widzicie 28 kluczy, tą beczkę, no i jakieś buciki. No te itemki zwykłe akurat nie są jakieś bardzo drogie, one kosztują tam chyba maksymalnie 2 miliony, przynajmniej na moim levelu, czyli 381, więc no po prostu, dobra, spróbujemy go, no niestety nie udało się, spróbujemy uciec. Teraz od przeciwników będę próbował uciekać, no bo tak jak mówiłem, mam już te klucze nafarmione, więc po prostu jak będziemy musieli z kimś walczyć, no to będę się starał uciec. No mamy na to 50% szans, więc wszyscy wiemy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że na odcinku też mi się właśnie pojawi to, że będę miał tam z 10 pięter ze znakami zapytania, żeby wam pokazać, że faktycznie coś jest nie halo, jeżeli o to chodzi, bo teraz jak widzicie mam praktycznie non-stop drzwi, praktycznie non-stop mogę sobie za kluczyki pomijać, no i praktycznie z nikim nie muszę walczyć. No tu niestety beczka nas uderzyła, tutaj jak najbardziej znak zapytania, tutaj sobie uciekniemy, udało nam się, tutaj kluczyk, no i zaraz będziemy mieć trzeciego bossa. No znowu niestety, dobra, spróbuję uciec, udało się, więc spoko. Tak jak mówię, no szkieletów normalnie nie klikam, na odcinku sobie klikniemy, no ale normalnie ich klikać nie będę. Tutaj za pamięci wszystko sprzedaję, no i szybko sobie wracamy do tego naszego lochu. Zostało nam jeszcze 22 klucze, więc spoko, prawie 6 milionów golda, więc też ok. No i dobra, po tym przejściu będziemy już mieli walkę z bossem. Znowu jakiś itemek, także ok, dajemy go od razu tu. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy bossa, już nie mamy wyjścia, bo do tego bossa jakby musimy wejść, nie da się go ominąć. No i spoko, mamy Mephissimo, więc jest to po prostu przeciwnik, który schodzi na 4 ciosy i zadaje nam też 4 bodajże, i dostaliśmy jakiś pasek, premia do PD 9%, ma wszystkie cechy, także nas bardzo nie interesuje. Dobra, lecimy dalej. No i dalej za klucze tak naprawdę, no nie ma co tutaj się zastanawiać za bardzo. Mamy jakąś broń, tutaj cyk, w ogóle a propos tej broni, tak, te itemki są w ogóle o wiele mocniejsze, to też chyba powinienem powiedzieć na początku. Te itemki są o wiele mocniejsze, tak naprawdę od zwykłego epika różnią się mniej więcej, wydaje mi się, o, na przykład tutaj macie przykład, od między tarczą a, chociaż nie, to jest zły przykład, bo tarcza jest stara, to bym musiał tutaj, 568 na itemku, natomiast mam, na zwykły mam 534, to są obydwa mniej więcej świeże, no więc tak 30-30, jak widzicie 5 średnio statystyk jest, są lepsze legendarne itemki aniżeli zwykłe, w sensie aniżeli zwykłe epiki. Pancerza dają
tak naprawdę tyle samo, nawet często mi dawały mniej, więc to akurat jest dosyć mocno na minus, że tego pancerza wcale nie dają tak więcej, no bo jednak przydałoby się, nie? Albo żeby chociaż dawały tyle samo, żebyśmy nie musieli wychodzić na minus. Broń dawała mi około 25 średnich więcej, aniżeli taka, którą zdobyłem tam wcześniej, tylko że zwykła, a nie legendarna. No i generalnie no co, no rozrzut tutaj mi się trafił w tym wypadku akurat dosyć fajny, no ale trafił mi się też lepszy w innej broni, nie? I gdyby nie to, że traciłem tam w niej te 20-25 średnich, no to jednak mimo wszystko wziąłbym sobie właśnie tamtą, no ale ta też nie jest zła, więc nie ma co narzekać po prostu. Tak więc tak wygląda kwestia właśnie z tymi legendarnymi itemkami. Druga sprawa, no jak zdobyć bronię do innych klas? No standardowo musimy zdobyć bronię dla naszej klasy i po prostu spuścić je w kiblu i liczyć, że nam wypadnie to, czego akurat byśmy oczekiwali. Kolejna sprawa, co was może interesować, jeżeli jesteśmy inną klasą niż wojownik, to żeby dostać tarczę, to musimy broń, która nam wyleci, spuścić w kiblu i mamy na to 33% szans, no bo może nam wylecieć broń dla, załóżmy, jeżeli jesteśmy zwiadowcą, to dla wojownika, dla maga, no albo właśnie ta tarcza, więc jakby no tak to po prostu wygląda. Także okej, no jeżeli chodzi o itemki, no to właśnie tak sobie tutaj tak to działa, nie? Nie ma co się jakby więcej tutaj rozwodzić. Dobra, lecimy tutaj, no niestety nas uderzył. No na pewno jeszcze raz będziemy musieli się odrodzić, to jakby nie ma dwóch zdań. No ale tak się zastanawiam, nie wiem, który to już będzie raz, czy siódmy, czy szósty, chyba siódmy, ale w sumie zgubiłem rachubę, no bo tutaj tu się skupiam na czym innym, tutaj mówię co innego, więc dobra, no jest to nieistotne. Dosyć mało skrzynek nam leci na razie, tak zauważyłem, więc no sami możecie, oj niestety, sami możecie zauważyć, że tych skrzynek wcale dużo nie ma, zwłaszcza złotych, chyba była do tej pory tylko jedna. Albo zero, w sumie nie pamiętam, nieistotne. Nie wiem dlaczego, a no tak, w sumie, dobra, nieważne. Zamotałem się tutaj, ale okej, lecimy dalej. No mamy jeszcze 16 kluczy, no i jesteśmy na 162 tak naprawdę piętrze, więc no tych kluczy nam raczej braknie, chyba że będzie znowu ten, no nie, niestety, chyba że będzie znowu ta, nazwijmy to, chyba że będzie znowu ta seria niefortunna tych właśnie itemków, w sensie tych itemków, tych pomieszczeń ze znakami zapytania, także zobaczymy. No na razie jej dosyć długo nie ma, więc znając życie akurat jak będę chciał to pokazać na odcinku, to jej nie będzie, no ale dobra, nieistotne. Tutaj sobie wchodzimy, chociaż nie, mogłem do znaku zapytania, no ale dobra, nieważne. Znak zapytania, no zawsze była szansa, że po prostu sobie przejdziemy bez szwanku. No i dobra, no już tu widzę, że się zbliża pół godziny, więc i tak odcinek wyszedł nam niestety spory. No i musimy po raz kolejny się odrodzić, chyba już szósty albo siódmy raz. Mamy 11 kluczy, także nie za wiele. Teraz już tylko 10. No i zobaczymy, czy nam w ogóle uda się zrobić to w ten sposób, żeby do tego bossa dojść, żeby tego bossa pokonać, czy będziemy znowu musieli się odrodzić. No raczej taki, wydaje mi się, że niefortunny run, raczej słabo. Raz, że tych kluczy wcale nie było dużo, a dwa, że no tak jakoś to nie wychodzi, nie wiem, akurat, no ale to jest standard, akurat na odcinku wychodzi to słabo, no ale mówię, to też jest duża loteria, to też jest duża losowość, także nie ma co tam się, powiedzmy, przejmować tym, tylko po prostu sobie klikać, no wiadomo, że jako tako z głową trzeba to rozgrywać, no ale też dużo nam, za dużo zależy od gry, nie? W ten sposób. O, i widzicie, teraz już chyba mamy trzecie pod rząd pomieszczenie, gdzie są same znaki zapytania. O dziwo, dwa razy udało się uniknąć ciosów od nich. Zobaczcie, kolejne pomieszczenie. I to nie jest tak, że to jest po 150. To jest generalnie tak, że to jest w różnych momentach. Czasem przed 150, czasem w trakcie, od razu po bosie i tak dalej, więc no teraz akurat nam się udaje dosyć sporo ich unikać, także to na plus. No ale zobaczcie, jak długo już nie mamy pomieszczeń z kluczem, nie? Więc no niefortunna sytuacja, no i tak to przeważnie wygląda, że jeżeli nam idzie za dobrze, no to niestety musi nam gra tutaj troszeczkę pomóc. Mamy jakiś pasek, punkty życia 14, no i w zasadzie jest on dosyć dobry, daje też sporo pancerza, więc dobra, możemy mu założyć, niech będzie. I dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? O, właśnie, dobrze, że jest na odcinku, to wam pokażę. Tutaj mamy taką skałkę, jak widzicie, klikamy na nią, no i dostajemy, jak widzicie, tutaj pisze, że 60k kamienia, ja chyba powiedziałem, że 6k, albo 60, w sumie nie pamiętam. No ale tutaj jak wejdziemy, no to mamy 6 milionów, możemy to sobie użyć, wygląda tak samo jak paczka ze skarbów lasu. No i mamy tak naprawdę
mamy tak naprawdę za darmo surowce, a przy okazji też nie dostajemy w ogóle obrażeń ani nic takiego, więc wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. Okej, mamy kolejną skrzynkę, no i tutaj niestety nie mamy możliwości wyboru, więc musimy dostać obrażenia, 4 miliony, tak więc no jakby nie było dosyć sporo. Okej, lecimy dalej, mamy tutaj jeszcze klucz, no chyba będziemy musieli jeszcze się raz odrodzić, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj już w sumie nie powinienem ryzykować i tych szkieletów ruszać, no ale okej, niech będzie. Także no widzieliście, znowu mieliśmy taką serię, co prawda nie taką długą, zdarzały się dłuższe, no ale była taka seria właśnie tych kilku pomieszczeń, gdzie były same drzwi ze znakami zapytania. Dobra, lecimy dalej, ze skrzyneczki 3 miliony, więc spoko. Mamy tutaj jeszcze 3 kluczyki dostępne, także okej. Dobra, w ten sposób. I wiecie co, ja się teraz zastanawiam, czy może trochę nie powalczyć, tak chociaż delikatnie. Chociaż nie, no tutaj nam strasznie dużo nam zabierają, jakby nie było, ci przeciwnicy. Tego w ogóle nie będziemy ruszać, bo nie ma to dla nas sensu, nie opłaca się. Dobra, tutaj, dobra, udało się, okej. Może się uda znowu, no niestety, chyba że się uda uciec, no nie udało się. No i raczej boss już nas bodajże, aha, i tutaj jeszcze dostaniemy obrażenia. Czyli no raczej na bossie się będziemy musieli niestety po raz kolejny odrodzić. Także no widzicie, no szczęścia potrzeba sporo, nie? Jakby nie było szczęścia potrzeba sporo. Dobra, tutaj jeszcze nam goldzik wpadł, więc spoko, tutaj jeszcze możemy sobie klucza użyć, nawet musimy. No szkieletów już nie tykam, bo nie ma to najmniejszego sensu. W lewo idziemy od serduszka ładnie. Jakiś hełmik, tutaj cyk. No i dobra, tutaj możemy w prawo. No i tak naprawdę kluczy już nie mamy. Zostało nam 7 pomieszczeń. Tak więc po prostu no raczej to już będzie dyndka nawet przed bossem. A jak nie, no to na pewno na bossie. Także nie ma to po prostu sensu. Będziemy tutaj przed nimi próbować uciekać. Tutaj cyk. Tutaj cyk. Okej, w ten sposób mamy jakiś tutaj znak zapytania. Tutaj sobie jeszcze weźmiemy skrzyneczkę. W sumie to wiecie co, ja tutaj też głupio robię, bo jeszcze mogę sobie wejść do przeciwnika, tutaj zrobić tak. Jeszcze może nam się, jak nam wyleci kluczyk, o akurat nam gold wyleciał, no to niefortunnie. Bo jeszcze moglibyśmy otworzyć drzwi, może za nimi by była złota skrzynka z epikiem, no nie, no ale no wiadomo, nie zawsze tak się uda. Okej, tutaj jeszcze pokonaliśmy, no i mamy bossa, no jego już na pewno zrobimy. Czyli ile nam poszło na to grzybów? Poszło nam, mieliśmy chyba 5000 ponad delikatnie, poszło nam około 400 grzybów na taką jedną próbę, która była dosyć niefortunna. Wydaje mi się, że te 50 grzybów moglibyśmy zaoszczędzić, jakby nam się bardziej przyfarciło. No ale jednak no jest to sporo, nie? No i tych kluczy nie było za dużo i tak dalej, no ale sami widzicie jak to wygląda. Okej, pokonany, no i niestety jako epik dostaliśmy po raz kolejny przedmiot, który już mamy, więc no brakuje nam tylko 4 przedmiotów, a my już trzeci raz rzędu dostajemy taki, który już mamy, także no niefortunna sytuacja. Kliknąłem jeszcze raz, więc będę tutaj musiał to robić, powiedzmy, no ale... No ale na razie to odpuścimy. Dobra, tutaj jakiś epik, który daje nam 15% życia, więc spoko, daje nam też 20 milionów. Także czy jest sens go w ogóle, o temu daje sporo, plus 36. No chyba za te 20 milionów nie ma co, chyba już wolę tak naprawdę go sobie tutaj powiedzmy osadzić. Dobra, i to by było na tyle tak naprawdę. Wydaje mi się, że pokazałem wam o co tutaj chodzi. Tak jak mówię, na początku do około 100-120 najlepiej się bić z tymi przeciwnikami jak najwięcej razy, bo po prostu możemy sobie dzięki temu te klucze farmić, oni nam wcale tak dużo nie zabierają, więc tych kluczy faktycznie możemy dosyć sporo nafarmić, no a później najlepiej skipować tymi kluczami, uciekać przed przeciwnikami i tak dalej, żeby tego HP jakoś nie wiadomo ile nie tracić. To by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie lub przypiętym komentarzu i tak naprawdę co, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie kciuka w górę, nie powiedziałem o tym na początku, no ale niech będzie, że powiem teraz, mimo że już praktycznie pewnie nikt tego nie ogląda do samego końca, ale okej, dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!